Witajcie w podcaście Akademia Kundalini Jogi Zagom. Tematem dzisiejszego podcastu są czakry. Bardzo często dostaję od Was pytanie: Aga, skąd mam wiedzieć, która czakra jest zablokowana? Jak rozpoznać, czy moje czakry funkcjonują prawidłowo, czy są zablokowane? Co mam zrobić? Skąd mam to wiedzieć? I dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, zaczynając od wyjaśnienia w ogóle, czym są czakry. Czakry, samo słowo czakra oznacza koło i czakry to są takie właśnie koła, które napędzają energią. My już wiemy, że wszystko, co nas otacza, nawet my, w nas, wszędzie, jest energia. Życie to energia. I aby funkcjonować prawidłowo, aby żyć, aby czuć życie, potrzeba nam przepływu energii. Ta energia wpływa na nasze ciało fizyczne, na nasze emocje, na nasz umysł i również na nasze połączenie z duchowością, uduchowieniem. Każda z czakr będzie właśnie wpływała na poszczególne elementy naszego ciała, na nasze organy, również na konkretne emocje, na to, jak funkcjonuje nasz umysł i jakie mamy połączenie z duchem. I po kolei, pierwsza czakra, to jeżeli chodzi o ciało fizyczne, to jest nasz układ wydalniczy, jelito grube, i również nasz cały układ kostny. Pierwsza czakra to poczucie wartości, czyli czy czuję się warta, czy czuję się pewna siebie, nasze bezpieczeństwo. I pierwsza czakra również to programy z dzieciństwa, czyli wszystkie rzeczy, które zostały nam zaprogramowane w dzieciństwie i znajdują się w naszym umyśle, w naszej podświadomości. Pierwsza czakra, duchowo połączenie z energią ziemi. Druga czakra jest połączona z naszym pęcherzem, również z układem rozrodczym. Wpływa emocjonalnie, to jest radość. Możemy mieć radość, czuć radość lub też odczuwać lęki. Druga czakra ma związek, wpływa na to, jakie mamy relacje. Relacje ze sobą, ale też głównie relacje z innymi osobami, z życiem. I jeżeli chodzi o duchowość, to woda, energia wody. Trzecia czakra to układ trawienny. Nasz żołądek, wątroba, śledziona, wszystko, co jest związane z układem trawiennym. A emocje to złość lub też, można powiedzieć, siła woli, czyli takie poczucie naszej siły wewnętrznej. Jeżeli chodzi o umysł, to trzecia czakra ma związek z kontrolą. Więc albo tej kontroli nie mamy, albo ją mamy, potrzebujemy ją i ją jakby jesteśmy od niej uzależnieni, lub mamy ją w kompletnej równowadze. Trzecia czakra to ogień, energia ognia. Czwarta czakra połączona jest z naszym sercem, sercem fizycznym, płuca, ramiona. I emocja to miłość. Miłość do siebie, miłość do życia, miłość do innych. Jeżeli chodzi o umysł, to programy jakieś takie mocno zakotwiczone, związane z żalem, z jakimiś takimi rozpamiętywanymi rzeczami, które nam jest trudno przebaczyć, ale też właśnie moc przebaczenia, empatia. I kiedy, jeżeli chodzi o duchowość, tutaj mamy powietrze, takie połączenie z taką lekkością. Szósta czakra to jest gardło, połączenie gardła, szyi. I jeżeli chodzi o emocje, to takie poczucie, że moje potrzeby są ważne i ja chcę je realizować. Chcę, żeby były zaspokojone. Również taka potrzeba wyrażania siebie. Jeżeli chodzi o umysł, to mocny program komunikacji. Albo komunikujemy się świadomie, albo nieświadomie. Czyli działamy z świadomości lub z podświadomości.
Jeżeli chodzi o duchowość, to prawda. Piąta czakra to jest połączenie z naszą prawdą, że znamy, wiemy, czym jest nasza prawda. Szósta czakra, połączenie z trzecim okiem, więc fizycznie jest to, są to oczy, uszy, wszystko to, co widzimy, co słyszymy. I jeżeli chodzi o emocje, to takie poczucie, że ja wiem. Wiem, po prostu nie wiem skąd, ale ja wiem. Ja to słyszę, ja to widzę, chociaż nie jest to pokazane, nie jest to powiedziane, ale ja po prostu wiem. I umysł to jest połączenie z naszą intuicją, z naszą wewnętrzną mądrością. Czyli trochę takie odłączenie się od logicznego myślenia, jakby odłączenie się od tego umysłu, a poleganie właśnie na naszej intuicji. Jeżeli chodzi o duchowość, to taka mądrość. Połączenie właśnie z tą mądrością duchową. I siódma czakra to jest nasz mózg, korona. I tutaj stan emocji to jest taka błogość, poczucie takiego oh, super. Jeżeli chodzi o umysł, to znowu już takie troszeczkę odłączenie się od logicznego myślenia, a takie poczucie, że ja wierzę, mam wiarę. I duchowość to jest połączenie z kosmosem, z Bogiem. Połączenie z jednością, że czujemy się połączeni ze wszystkim. Więc w skrócie bardzo takim konkretnym powiedziałam, czym są czakry, za co one odpowiadają. I teraz jak rozpoznać, która czakra jest zablokowana, to jeżeli jedna z tych rzeczy, które tutaj przekazałam, czyli na przykład, jeżeli czujesz, że masz duże problemy, powiedzmy fizycznie, najpierw się możesz skupić na takich fizycznych rzeczach. Powiedzmy, że masz zaparcia lub problemy z wydalaniem lub problemy z kolanami, jakieś chroniczne rzeczy, które się powtarzają, problemy z zębami, układ trawienny, astma, czyli na przykład astma to mogą być związane to jest z czakrą serca. Jeżeli to jest coś związane z układem trawiennym, to może w tym momencie trzecia czakra wymaga opieki. Jeżeli jest to jakieś zaparcie, jakieś problemy wydalnicze, to może pierwsza czakra. Jeżeli masz problemy z wzrokiem, słuchem, to może tutaj szósta czakra. I teraz jest to różnie rozpoznawane, więc jeżeli to jest takie chroniczne i czujesz, że od lat, od dziecka masz z tym problemy, do ciebie to wraca, to prawdopodobnie to jest czakra, ja to nazywam zawsze, która wymaga opieki. Czyli nie jest to takie tylko chwilowe, tylko to jest taka czakra, którą warto opiekować się cały czas, dbać o tą czakrę cały czas. Natomiast mogą się też takie zadziać rzeczy sporadyczne, że nagle coś tam się zadziewa w tym momencie, w okresie twojego życia i to może się zadziać dlatego, że akurat coś takiego się zadziało. Na przykład ja miałam taką sytuację kiedyś z moim tatą, kiedy mój tata odszedł, umarł, to bardzo mocno miałam problemy z układem wydalniczym, z jelitami. I to nie było u mnie chroniczne, które było od dziecka, czy nadal jest, tylko właśnie w tym momencie, dlatego że nie mogłam tego odpuścić i tej emocji. Więc to się pojawiło takie na jakiś taki krótki czas. Więc tutaj możesz rozróżnić. Więc jeżeli zauważysz, że takie rzeczy, które są ciągną się latami, no to jest czakra, która wymaga opieki i cały czas o niej zadbania. Natomiast jeżeli to jest takie tylko sporadyczne, to oczywiście też, ale prawdopodobnie wystarczy ci krótka praktyka, jakieś 40 dni tą praktykę i może się wszystko ureguluje. Tutaj jeżeli mówię o praktyki, praca z czakrami to nie tylko praktyka jogi kundalini, medytacja oczywiście bardzo ważne, w ogóle praktyka jogi kundalini jest niesamowicie wpływająca na nasze czakry, ona bazuje na pracy z czakrami, ale to też sposób twojego myślenia. I tutaj chciałabym teraz zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. Bardzo ważne jest to, abyśmy nie wychodzili z pozycji braku, bo tutaj samo to pytanie, jak rozpoznać, która czakra jest zablokowana, w której coś brakuje? Czyli wychodzimy z pozycji niemocy. Więc jeżeli będziemy podchodzić do tego tak, że ojej, coś u mnie jest nie tak, ta moja czakra jest zablokowana, jest tam coś jest źle, to będzie ci trudno się nią zaopiekować. Podejdź do tego inaczej. Podejdź do tego, że
ta czakra właśnie, jak ja wspomniałam wcześniej, ona wymaga opieki, ona wymaga takiego spa. Czasami idziemy na jakiś masaż relaksujący czy spa, to tak samo robimy nasze spa dla naszej czakry. Wiemy, że ta czakra to jest czakra, która lubi codziennie być zadbana. Czyli dbamy o nasze, o stan naszych czakr. Zupełnie inaczej to brzmi, prawda? Jeżeli pomyślisz sobie, że musisz zadbać o te, muszę odblokować moje czakry, nie ma, nie pracują i coś tam jest źle, czy na przykład jak powiesz, chcę zadbać o moje czakry, chcę, aby moje czakry były w równowadze. Czyli kieruj się takim pozytywnym nastawieniem, a nie nastawieniem, że czegoś ci brakuje. Od tego bym zaczęła w ogóle cały proces. I jeszcze chciałabym też powiedzieć, mimo że nadal może dla ciebie jest trudne rozpoznanie, która to jest czakra, przede wszystkim skup się na tym, żeby poznać swoje czakry. Polecam wszystkim praktykę z każdą z czakr. Zaobserwowanie siebie, kiedy praktykujesz pierwszą czakrą, z drugą, z trzecią, każdą kolejną. Zapisywanie sobie swoich emocji, co się dzieje w twoim życiu, w twoim ciele fizycznym. Taka świadomość, bo praca z jogą, praca z czakrami to jest poznawanie siebie. Więc nie wychodź od razu takiego, że już musisz wiedzieć, która to jest czakra, tylko bardziej, że poznam wszystkie czakry. Może się dowiem, że która z tych czakr funkcjonuje niesamowicie dobrze i mi jest tak dobrze, kiedy jestem z drugą czakrą czy z czwartą czakrą. Natomiast kiedy jest trzecia, to czuję, że potrzebuję tutaj większej uważności, zadbania. Także polecam Wam praktykę wszystkich czakr, nie skupiania się tylko na tym, którym brakuje, tylko poznawania siebie z perspektywy czakr. Bo czakry to jest wszechświat, to jest kosmos. Jeżeli chcesz poznać, co jest w kosmosie, we wszechświecie, to zadbaj o swoje czakry, poznaj siebie z punktu widzenia czakr. Dlatego zapraszam ciebie do pracy z czakrami. Jest bardzo dużo różnych ścieżek, metod pracy z czakrami. Ja proponuję praktykę jogi kundalini, mam swój słynny kurs Podróż po czakrach, na który zapraszam, w którym pracujemy z czakrami intensywnie, ale skutecznie. Polecam też moją książkę Podróż po czakrach, ale również jest wiele różnych innych metod, możliwości, także z czakrami można pracować w jakikolwiek chcemy sposób. Bardzo ważne jest jednak, aby poznać się ze swoimi czakrami. Tego Tobie życzę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ciebie zainspirowałam do pracy z czakrami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Satnam. Hari Narayan, Hari Narayan.